Już za chwilę zabiorę Cię do ciepłych krajów, ale najpierw posłuchaj, bo przygotowałem coś, czego jeszcze nie było. Stworzyłem pryma sort opowiadania w formie e-booków. Takiego dzieła nawet w księgarni nie kupisz. Przeczytasz w nich moje nigdzie nie publikowane przygody, więc dostaniesz coś, czego nie ma nikt. Ale to nie wszystko. Do każdego e-booka dostaniesz darmo określoną liczbę losów, która weźmie udział w loterii z mega nagrodami. Uwaga! Nagroda główna to voucher o wartości 30 tysięcy złotych na wyjazd ze mną i Piotrem do ciepłych krajów. Oczywiście za siebie i Piotra płacę ja, 30 tysięcy jest tylko dla Ciebie. Możesz również jechać bez nas albo wymienić voucher na gotówkę. Zrobisz jak chcesz. Wyobraź sobie, jak Twoje sąsiady zobaczą zdjęcia na Facebooku. Żyłka im pęknie. Mało tego, do wygrania jest również 20 tysięcy złotych w gotówce, a także Passat identyku jak mój. Jak się nim przejedziesz po osiedlu, to będą myślały, że Biden znowu do Polski przyleciał. Każdy e-book to oddzielna historia spisana na kilkudziesięciu stronach. Mieszanka niesamowitych przygód Janusza i najlepszego humoru to gwarancja świetnie spędzonego czasu. Uwaga na mięśnie brzucha, mogą boleć od śmiechu. Zakup e-booka jest bardzo prosty i trwa krótką chwilę. Pozostałe 5 osób dostanie ode mnie specjalne zestawy Janusza. Kupując e-booki, wspierasz nasz kanał, więc wejdź w link w opisie i tam wszystko znajdziesz. A teraz zapraszam na odcinek. Piotr, znajdź mnie drogie w czasy za gramanicą. To może lećcie we dwóch z Piotrem? Menda sąsiad! Ja byłem pierwszy na tej wyspie. Zgadza się. 1000 lat temu razem z tymi małpami, co tam po drzewach skaczą. Patrz, Piotr, na tego głupka. Cieszy się jak świnia na deskorolce. Wsadzasz swoją szanowną, zapchloną dupę do łódki i odpływasz z tej wyspy. Weź się lepiej schowaj, bo turystów płoszysz tą zakazaną gębą. Tak? No to inaczej pogadamy. Idę do menadżera hotelu. Tak? To ja też idę do menadżera hotelu. No idziemy. No dobra, no dobra. This is sąsiad Menda. Go to Poland. Gentlemen, take it easy, okay? Ej, Mr. Manager, to jest świr. Go to więzienie. I don't understand. I wish you a great holidays. Goodbye. No to w takim razie muszę ostrzec wszystkich gości, żeby zamykali pokoje na klucz i nie zostawiali cennych rzeczy na leżakach. Ja idę na kuchnię powiedzieć, żeby założyły kłódki na lodówki, bo przyleciał wszystkożerny wieprz z Polski. Ale jesteś zabawny. Jakbym ci przystawił do głowy moją gołą dupę i zrobił zdjęcie, to by ludzie powiedziały, że masz brata bliźniaka. Nie no, pora utopić tą łajzę w oceanie. Wszyscy odetchną. Ej, uspokójcie się. Wiecie, że tu są mandaty w euro? Ja mu przecież nic nie robię. Ja mam rączki tutaj. Chodź, Piotr, będziemy korzystać z pakietu All Excuse Me. Są z tym w szarżu jeden. Po co to wynosisz? Mamy darmowe pamiątki do Polski. Pakuj do walizki. Poważnie mówisz? Poważnie, to się w trumnie leży. Bierz to, będziesz szedł na studia, to będziesz miał jak znalazł. Zoba, prawie nowe ręczniki. Tylko nie będziemy ich używać, żeby się nie zniszczyły. Tak, a czym ja się mam wycierać? Jest tak gorąco, że parę minut postoisz na golasa na balkonie, to się wysuszysz. Już nie przesadzaj. Bierz to. Nie myślałem, że wypali mój plan. Bez tej starej rzędy i bez dzieciaków, co drą japę 24 godziny na dobę. Ale trzeba wszystkiego pilnować. Halo? No cześć, kochanie. A jak ma być w delegacji? Przecież ten prywaciarz to zamiast wziąć nam jakiś hotel, to śpimy we czterech w jakimś kontenerze na materacach, szkoda gadać. No i każą robić po 16 godzin dziennie i dlatego nawet nie mam czasu przedzwonić. Kocham cię, pa. A teraz telefon do tego zarobasa. Halo? Szefie? No byłem u lekarza i to jest połączenie grypy, ospy, anginy i szkarlatyny. Ja mogę przyjść do roboty, ale wszystkich bym pozarażał. No to dobra, posiedzę jeszcze parę dni w domu. No i załatwione! Trzeba iść na plażę, tylko tej Mendy, żebym nie spotkał, bo jak na niego popatrzę, to chyba łobiat zwrócę. Where is Biedronka? I'm sorry, I don't understand. Patrz mi na usta. Biedronka. I still don't understand, sorry. Tato, daj mu spokój, tu nie ma żadnej Biedronki. Chodź na odmorze, zobaczymy, czy woda jest ciepła. Musi być ciepła. Przecież płacę za to. A niech tylko będzie zimna. To ja se porozmawiam z panem. I'm sorry. O, chodź. O kurde, pierdziele. Wolę polskie pokrzywy.
Tato, chodź zobacz, ciepła jest woda. Piotr, nie właź tak daleko do morza. Jak ci jaki rekin ugryzie, to ja ci jeszcze poprawię. Ja nie będę płacił milion euro za jakąś operację. Idę walnąć parę drinków. Pół godziny jeszcze zostało do obiadu. Specjalnie, żem ani kropli wody nie wypił od śniadania, żeby mi się więcej jedzenia w brzuszku zmieściło. O kurwa, ale żyleta. Zaraz jak zapuszczę bajerę, to nie będę samotny na tej wyspie. Dobra, idę. Masz ochotę na takie widoki? Kup se e-booka, odbierz los i wygraj prymasort wakacji albo kupę pieniędzy. Link masz w opisie. Dokładnie. Jak zagadać? Hello? I'm a director of Netflix and I very, very money, o tyle. Nie wiedziałam, że prezesem Netflixa jest Polak. Wiedziałem, że taka prymasort kubita to musi być Polka. A z tym dyrektorem to żartowałem. Zawsze przeci lepiej się pośmiać niż być smutnym, nie? No pewnie. Tak naprawdę to jestem właścicielem prawie wszystkich apartamentowców w Warszawie. O. Widzisz. Ale pyszniutkie. Tato, nie za dużo? Piotr, nic mnie to nie klepie. To jest tak rozrobione z wodą, że nic nie czuć. W tym browarze to jest tyle alkoholu, co mięsa w parówkach. Jak tam chcesz. Może postawię ci drinka, bo akurat mam darmowe, bo kupiłem bardzo drogą wycieczkę. All excuse me, bo mnie stać akurat na takie wydatki. Nie, dziękuję. Właściwie będę się już zbierać. Miło było poznać. No mnie też. Bała się duszy ze mną gadać, bo by się od razu we mnie zakochała. Już jej miękły nogi, ale ja ją jeszcze namierzę. Trzeba wstać. Chyba te browary nie były Tato! Chodzisz do hotelu, nie rób wstydu, chodź. Wiedziałem, że to się tak skończy, chodzisz, człowieku. Tato, mówiłem ci, żebyś tyle nie pił. Po prostu zmiana pogody i tak mnie zamiata trochę. Grupa rezerwy, szansywia. Nie da. Przynajmniej nie będzie gadał głupot. Chodzisz spać, człowieku. Wracamy do hotelu. Nic mi nie jest w górę. Spójrzysz, człowieku. Chciałbym w wojsku. Ale się wyspałem. Trochę mnie jednak czerep boli. Po polskiej wódce bym tak nie cierpiał. No, trochę wczoraj przegiąłeś. Zapłaciłem, to korzystam. Ty, a tak se myślę, czemu ta łajza sąsiad sam przyjechał na wywczas? Kurde, nie wiem. Coś mi tu śmierdzi. I to na pewno nie są moje sandały. Musimy się tego dowiedzieć. Będziemy go śledzić. Nie możemy po prostu raz w życiu normalnie wypocząć. Jak zwykle musisz wymyślać. Piotr, są rzeczy ważniejsze od wypoczynku. Idziemy. Jak zwykle. Piotr, my i reszta gości hotelowych to są ludzie na poziomie i takiego chama będzie bardzo łatwo namierzyć. Ale mi się beka. Ciekawe po czym? W sumie ciężko stwierdzić, jak jadłem wszystko, co tylko było na stołówce. Słyszałeś? Chyba menda. Chodź, idziemy. Mamy tą mendę. Chodź, Piotr, idziemy. Cholera. Dzisiaj są imieniny tego dusi grosza prywaciarza. Muszę zadzwonić z życzeniami, bo każdy pewnie z roboty mu złoży osobiście. Nie przejdzie mi przez gardło nic miłego, ale jakoś się zmuszę. Halo? Moje uszanowanie, szefunciu drogi. Jak to, po co dzwonię, panie Józefie? Wszystkiego najlepszego z okazji imieni. Zdrowia, szczęścia i samych sukcesów. Lepszego szefa nie mógłbym se nawet wymarzyć. Do widzenia. Zaraz się żygą. Bleh.
żeby temu złodziejowi ryj wypryściło. Widzisz, Piotr? Świnia świni dupę ślini. Tak to oczernia go na prawo i lewo, a tak to dzwoni z życzeniami. Większego dupowłaza to, żebym w życiu nie widział. Halo? No, cześć mamo, co tam? A wiesz co, tato zostawił telefon w pokoju, no? Przekazać coś? Dobra, dobra, no. Co tam? Wiesz co, dzwoniła mama, mówiła, że są imieniny Bogdana, żebyś zadzwonił do szefa z życzeniami. Jak Bogdana? Przecież słyszałeś, że Józefa. No, Józefa i Bogdana. Kurwa, no ma rację. Daj telefon. Halo, szefunciu kochany. No jak po co dzwonię? Tam już pewnie się flaszka mrozi. Dzwonię z życzeniami. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i dużo pieniędzy. No, no, moje uszanowanie. Co się tak lampisz jak W namalowane wrota? Ja to robię z przymusa, ten debil z przyjemności. Przecież nic nie mówię. Cicho już, słuchaj. No nie odbieram, kotku, bo przecież ci mówię, że w robocie jestem. Nawet nie mam czasu się po dupie podrapać. Słyszysz? Ta menda oszukała rodzinę. Ściemnia im, że jest w robocie. Ale palant. Geniusz. Co? Znaczy gamoń. Chyba mam na niego haka tysiąclecia. Dawaj telefon, ponagrywamy go. Ale ci teraz udupię. Ale cio, w sumie to nie jest wcale głupi pomysł, żeby iść trochę poćwiczyć, no? Dobra, idę. Tak to robi. Ja też uwielbiam trenować. Kiedyś jak byłem w liceum, miałem czarny pas w boksie. W boksie nie ma czarnego pasa. Ale ja miałem! Rozumiem. W sumie skoro już tutaj jesteś, to może nasmarujesz mi plecy kremem? Trafiłaś na prawdziwego specjalistę. Kładź się na ręczniczek, nie będziesz żałowała. Nie wierzę. Piotr, nadszedł najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Robimy sąsiadowi zdjęcia rozwodowe. Kurde, ale mnie szczęście kopnęło. Piotr, zobacz. Zobacz, nie wierzę. No nie, nie mogę. Ale załatwię tego gada. Mówią, że mądrości nie da się kupić, ale ty możesz. Napisałem Prymasort e-booki, możesz je kupić i rozkoszować się moimi najnowszymi przygodami, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Ale to nie wszystko. Do e-booków dołączone są losy, dzięki którym możesz wygrać wakacje życia, kupę pieniędzy albo Passata identyku jak mój. Im więcej kupisz e-booków, tym większa szansa na wygraną. Link w opisie.